Dzień dobry kochani, witajcie ponownie. Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem. Pogoda u nas jest po prostu piękna. Ja słuchajcie, wczoraj byłam na botoksie. Ja od paru... Czekajcie, ile już robię to? Lwią zmarszczka, to już chyba robię trzeci rok. I postanowiłam w tym roku, że zrobię sobie całe czoło. Wczoraj zrobiłam całe czoło, dlatego że ja wolę zapobiegać, niż żebym później miała zmarszczki i wtedy działała. A póki co mam takie bardzo małe i po prostu postanowiłam sobie zrobić całe czoło, lwią zmarszczkę. I dziewczyny w prezencie urodzinowym zrobiły mi też ostrzykiwanie peptydowe tutaj koło oczu. Także powiedziały, no może być troszkę podpuchnięta tutaj, możecie tam troszkę coś pobolewać. Wczoraj mnie troszkę pobolewała głowa. Ja w ogóle jestem strasznie nieodporna na ból i mnie to strasznie, może nie, że strasznie bolało, ale mnie to bolało. Nie jest to dla mnie przyjemne. Także tak, dzisiaj jest piątek, nie mam jakoś za dużo klientek, mam tylko jedną klientkę, druga zrezygnowała, bo przełożyła się na inny termin. I ja mam ochotę dzisiaj wyjść na miasto, wiecie? Dawno mnie nie było na mieście, dawno nie widziałam, co się dzieje. Chciałabym po prostu pochodzić i popatrzeć, nie mam jakiegoś tam ciśnienia, żeby coś kupić, nic nie, tak naprawdę nie potrzebuję, ale po prostu chcę się przejść. Skorzystać z ładnej pogody. Naprawdę jestem w szoku, bo przeważnie w Anglii zimy są deszczowe. Może nie takie, że śnieg i bardzo jakoś mroźno, ale są deszczowe. W tym roku jest słońce. Także jest super. No i co? Ja się zaraz zbieram za jakiś makijaż i jak zrobię klientkę, to do was wrócę. Dobra? No, to do później. Dobra kochani, ja już skończyłam klientkę, jest godzina pierwsza. Tak wygląda mój dzisiejszy makijaż. Taki soft glam bym powiedziała, bo tak naprawdę nic tutaj nie ma. Oprócz tego rozświetlonego kącika. Trochę coś w załamaniu, błyszczek. Ja się już ubrałam i słuchajcie tak, pierwsza godzina. Może jeszcze się... Napić się tej kawy, czy nie? W sumie śniadania, nie wiadomo, może coś zrobię na śniadanie. Muszę najpierw iść do Tesco po jakieś bułki albo chleb, zobaczę. Zrobimy śniadanie i wtedy wyjdziemy na miasto. Okej, wróciłam z zakupów. Kupiłam jajeczka, chlebek, taki pełnoziarnisty. Kupiłam sobie masło czosnkowe. Kupiłam, słuchajcie, taką świeczkę z Glade'a. Ten zapach jest przepiękny. Glade miał wcześniej inne świeczki i z tego co pamiętam, one naprawdę bardzo ładnie pachniały. Także to i awokado. Także robię sobie śniadanie, tostuję chlebek, robię sobie, nie wiem, jajecznicę czy... Jajko, jak się mówi, jajko sadzone, chyba sadzone sobie zrobię. No, dobra, to zaraz wam pokażę, co wykombinowałam. I tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanie. Dwie duże kromki. Nie wiem, czy zjem wszystko, ale myślę, że bardzo pożywne, pyszne śniadanko. Także smacznego. No i słuchajcie... Nie zmieściłam w dwóch tych takich dużych kromek, bo naprawdę takie śniadanie jest mega syte. Także zostawiam sobie to później, na później. I zbieram się na miasto i idę. Ale pokażę wam jeszcze outfit. I tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit. Bardzo jeansowo. Koszula... To jest... Co to jest? Dickies. Kurtka faszynowa, spodnie faszynowa, buty. To są wysokie konwersy, takie z kryształkami, robione na zamówienie. I shopper Louis Vuitton.
Także taki w sumie luźny, casualowy styl. I perfumy, słuchajcie, moja ostatnia nowość, bardzo, bardzo je lubię. To są perfumy Lipsy London. I ja je zamówiłam z Avonu i one po prostu są przepiękne. I w ogóle patrzcie na to opakowanie, jakie mega cute. Także ja się tak prezentuję z włosami, nie robiłam nic. Tak rozpuszczone. Także lecimy na miasto, zobaczymy, co się dzieje. Jestem w TK Maxie i nie mam pojęcia, dlaczego stoję na butach, bo mam milion butów. Ale lubię sobie popatrzeć, też tak macie. Dobra, kochani, ja już wróciłam do domu. Zeszłam do paru sklepów. Byłam w polskim sklepie, bo naszła mnie ochota na bigos, także będę gotowała bigos, którego też dzisiaj zabiorę do koleżanek, ponieważ dzisiaj idę na, nie wiem, czy na noc, czy po prostu tak na wieczór, właśnie do znajomych, posiedzieć, oglądać jakiś film i tak dalej, także zrobię bigosu, bo pewnie jeszcze nie jadły dziewczyny, bo nie są Polkami. W każdym razie powiem wam szybko, co kupiłam. Kupiłam sobie z Revlona Unique One Treatment, ja go kiedyś miałam. Jest to świetny zabieg do włosów, ma w sobie 10 tak jakby korzyści i jego się spryskuje się włosy chyba, z tego co pamiętam, na takie lekko już podsuszone, takie wiecie, letnie, takie w pół mokre, wypadło mi. I byłam właśnie, to kupiłam w Salon Service, to jest sklep dla fryzjerów i tak dalej, kosmetyczek. Tam też kupiłam taką rolkę właśnie do mojego salonu beauty. I kupiłam sobie fake tan, ponieważ to już jest moja trzecia butelka i na razie nie odstępuję od niego. Tylko tam na razie go znalazłam, nie ma go w drogerii. On tak wygląda. Truth Tan. I jest to medium dark mousse. I jego się nakłada na 6 godzin. Także troszkę krócej niż te inne, co wcześniej miałam, bo tamte były po 8 godzin, ten jest tylko 6 godzin, więc to jest dobre. I naprawdę super wygląda jedna warstwa, a dwie to już w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo opaleni. Zaszłam do New Looka, ponieważ w New Looku chciałam sobie kupić dresy. Mają bardzo często fajne dresy i często tam kupowałam, ale nie mieli fajnych dresów, więc w sumie miałam już wychodzić, ale na końcu zobaczyłam taką bluzeczkę na przecenie. To jest Pink Vanilla, taka firma. I to jest taka, zobaczcie, ładna, elegancka. Myślę, że do pracy super. Ma tutaj takie kryształki. Rozmiar L. Ona była za 13 funtów, nie, 18 funtów i była przeceniona na dyszkę. Także fajna, taka właśnie do pracy, do spódniczki czy do właśnie spodni, super będzie wyglądała. Byłam też w vape shopie i kupiłam sobie mojego ulubionego watermelon vape'a. On jest najlepszy na świecie. I kupiłam sobie też parę takich właśnie też płynów do standardowego vape'a. Także obskoczyłam, jak widzicie, tutaj już są trzy sklepy. Byłam w Saversie. W Saversie kupiłam do domu taki zapaszek. Bardzo fajna przecena, może nie przecena, oferta, ponieważ trzy zapachy plus ten taki dyfuzor, co się wkłada do kontaktu, kosztowało 5 funtów. Płyn do mycia naczyń, ponieważ mi się skończył. Najlepszy na świecie zapach Lenor, granulki do prania. Jak lubicie takie świeże zapachy, to będziecie zadowolone. Dwa razy chusteczki mokre, zmywające make-up i tak dalej. Tego nigdy za wiele. O, zapomniałam to dodać. To jest zapach cherry do
samochodu, bardzo ładny, kiedyś już też go miałam, jak również kupiłam z Batistę, to był ostatni puder, słuchajcie, ja kiedyś go miałam, bardzo byłam zadowolona, to jest XXL Volume i to jest taki puder, którego właśnie sypie się na odrost i od razu mamy takie zarąbiste volume i nawet jak później nam to opadnie, to wystarczy, że sobie tylko tak przetrzepiemy włosy i ten puder cały czas unosi nam te włosy, także zarąbista sprawa, jak kiedyś będziecie mieć okazję, to kupcie sobie, bo jest super. Także to był Savers. I byłam też w TK Maxie. W TK Maxie kupiłam popcorn. Tak. Kupiłam szczotkę do mycia twarzy. Taka tania, wiecie co, 4,99. Ona jest dwustronna, taka piękna, brokatowa. I ja takie szczoteczki bardzo lubię. Moja już jest taki jest dziad, że już ją wyrzucę. Fajna, bo z jednej strony ma tą silikonową taką szczotkę, taka bardziej jest oczyszczająca ta szczotka, a ta mięciutka po prostu na takie pierwsze zmycie właśnie makijażu. Także w ogóle piękna jest ta szczotka. I kupiłam sobie w TK Maxie dresy. I one też były, słuchajcie, po przecenie, bo wcześniej kosztowały... nie wiem ile, bo jest tutaj zaklejone. Podejrzewam, że około 25 funtów, ale były przecenione na 20. I to są takie dresy z Fila. Rozmiar XL, fajne, będą takie duże na mnie, takie bagi i w ogóle uwielbiam. Także ja je sobie dzisiaj założę właśnie do koleżanek, żebym mogła się swobodnie czuć, wychillować. Także... takie były zakupy, mini haul, słuchajcie. I w polskim sklepie, no jak wiecie, pokupowałam różne rzeczy, serki wiejskie, kapustę kiszoną, serki homogenizowane i tak dalej. Więc ja teraz to wszystko rozpakuję. Tutaj muszę trochę posprzątać tylko w kuchni i zabieram się za bigos. Także póki co kończę i zobaczymy jak... co będę dalej robić. Podejrzewam, że ugotuję i po prostu będę szła do koleżanek, ale jak będę szła, to jeszcze Wam się pokażę właśnie w... A może przymierzę tą bluzkę na szybko i Wam pokażę, co? Przymierzę. I zobaczcie, jak fajnie wygląda ta bluzeczka. Nie wiedziałam, że ma takie słodkie pufki. Jest taka dość obcisła, ale nie za bardzo. Taki w miarę jest fajny materiał bawełniany. Jest to rozmiar L, bo nie mieli XL-ki, ale w sumie spoko, bo nawet ładnie wygląda. No i mam te też dresy na sobie, zobaczcie, wiadomo, ten outfit może nie współgra ze sobą, ale dresy są super mięciutkie, właśnie takie tutaj luźniejsze, tak jak właśnie lubię w nogach. Także tak się prezentuje outfit of the day. Nie no, żartuję, ale ta bluzka mi się strasznie podoba, pięknie się mieni, podejrzewam, że będę musiała ją... prać ręcznie, bo tego się nie odpina, a nie chcę pogubić tutaj tych ładnych kryształków, ale super, bardzo mi się podoba, nie tylko myślę, że do pracy, ale spokojnie na jakąś randewu też mogę ją ubrać, do tego spódniczka, super, okej, idę, przebiorę się i zabieram się za bigosik. Bigosik się już robi. Powiem Wam, że bardzo dawno nie robiłam bigosu, naprawdę nawet nie pamiętam. Ogólnie wiecie, jak mieszkam sama, to nie za często gotuję, szczególnie jakieś takie tradycjonalne czy tradycyjne, wiecie o co chodzi, nasze dania, ponieważ przeważnie po prostu dużo tego wychodzi i jak jestem sama, to jakoś, ja bardzo lubię gotować, ale nie ma tej takiej frajdy, wiecie, że będę sama to jadła i w ogóle. A tutaj jak mam świadomość tego, że przyjdą właśnie znajomi, to przyjdą, właśnie przyjdą, bo zmieniły się plany i przychodzą do mnie, to jakoś tak bardziej mi się chce. Dawno nie robiłam bigosu i powiem Wam, że zapomniałam, wiecie, te wszystkie kroki, jak to się ten po kolei robiło, chociaż... gdzieś tam w głowie pamiętałam,
ale chciałam sobie przypomnieć i weszłam na, wygooglowałam sobie właśnie przepis na bigos i składniki i tak dalej. Każdy robi inaczej ten bigos. Ja na przykład nie dodaję śliwek i goździków, ponieważ nie lubię w bigosie mieć tego smaku. I powiem wam, że tak ja mieszam na przykład w jednym przepisie nie dodaje się wina. Ja odlałam już sobie tutaj szklankę właśnie czerwonego, wytrawnego wina. Przy okazji nalałam też sobie salut. I jedni zagęszczają mąką, drudzy nie. Jedni dodają bulion, inni nie. Także ja po prostu daję to, co jakby mi smakuje i to, co jakby jest na mój gust. Dlatego nie będę wam podawała przepisu, ponieważ każdy robi według siebie. Wiadomo, ziele angielskie, liść laurowy to są najważniejsze przyprawy, jeśli chodzi o bigos, sól i pieprz. A wszystkie inne dodatki, jakie chcecie, czy chcecie grzyby, czy chcecie, nie wiem, boczek, kiełbasę, czy jakieś mięso, to już dodajemy według własnego uznania. Ja tutaj już mam w garku, wszystko mi się miesza, gotuje. Na koniec jeszcze później będę to próbowała i zobaczymy właśnie, czy dodam tego wina, czy zagęszczę mąką. Jeszcze nie wiem. W każdym razie na razie to będzie tyle. No i chyba skończę tego vloga, dlatego że tak naprawdę będę teraz trochę ogarniała w mieszkaniu, zapalę świeczuszkę i później przychodzą znajomi, więc spędzimy po prostu czas na oglądaniu filmów i gadaniu, ponieważ dawno się nie widzieliśmy, więc mam nadzieję, że ten vlog dzisiejszy wam się podobał i mam nadzieję, że się już niedługo zobaczymy. Buziaczki!